Cześć, Mikołaj z portalu linkpolska.pl. Witam was serdecznie. Moi drodzy, Derek Chisora ma być ostatecznie, przynajmniej według dziennika The Sun, kolejnym rywalem mistrza świata WBC wagi ciężkiej Tysona Fury'ego. Król Cyganów na ring planuje powrócić 3 grudnia pojedynkiem na stadionie w Cardiff. Jak podaje The Sun, obozy Fury'ego i Chisory już osiągnęły takie wstępne, ustne porozumienie. No i niebawem pięściarze powinni ostatecznie podpisać kontrakt na ten grudniowy pojedynek. Nazwisko Chisory już wcześniej przewijało się w kontekście ewentualnej walki z Tysonem Fury'em jeszcze przed tym słynnym sierpniowym oficjalnym zakończeniem kariery przez Gypsy Kinga. Pewnie pamiętacie te internetowe wymiany uprzejmości między Fury'em i Delboyem. Fury wtedy wyzywał Chisorę do walki, oskarżał go o tchórzostwo, natomiast Chisora grzecznie tam z leżaczka wakacyjnie odpowiadał mu, że czeka na kontrakt na tę walkę. Później pojawiły się informacje, że kontrakt opiewał podobno na 2 miliony dolarów, ale ostatecznie temat walki Fury kontra Chisora umarł, a Fury 12 sierpnia oświadczył, że oficjalnie kończy z boksem. No, ta emerytura Fury'ego trwała jakieś 8 dni, bo po walce usyk Joshua Fury oświadczył, że musi wrócić na ring i bronić honoru Wielkiej Brytanii, no i odebrać temu zawodnikowi wagi średniej, Aleksandrowi Usykowi, mistrzowskie pasy. Usyk jednak planował stoczyć kolejną walkę dopiero w lutym, więc Fury złożył propozycję pojedynku Antonemu Joshua, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem i ekipa Fury'ego została zarezerwowanym stadionem w Cardiff na 3 grudnia. W międzyczasie swoją kandydaturę do walki z Fury'em zgłaszał Manuel Char, zresztą cały czas zgłasza, ale i obóz Fury'ego bezczynnie nie czekał na wynik rozmów z ekipą Joshua, bo kolejna, tym razem już oficjalna propozycja pojedynku dotarła do Dereka Chisory. Po drodze jeszcze Fury i Chisora niedawno przecięli się na gali Joyce Parker w Manchesterze. Tam doszło między nimi do kolejnej takiej już bezpośredniej wymiany uprzejmości. Było troszeczkę gorąco, więc jest atmosferka przed tym ewentualnym grudniowym pojedynkiem i są też jakieś sportowe argumenty za tę walką. Na pewno Chisora jest lepszym rywalem niż ten Manuel Char, a po wygranej nad Kubratem Pulewem jest notowany na 14 pozycji w rankingu federacji WBC, więc jako challenger jest całkowicie legitny. Może startować do Tysona Fury'ego jako dobrowolny challenger, no bo jest w pierwszej 15 federacji WBC, natomiast no, nie ma się co oszukiwać. Derek Chisora to jest raczej rywal poniżej oczekiwań takich sportowych wobec Tysona Fury'ego, natomiast medialnie walka na pewno się obroni, bo jest między nimi dobra atmosferka, taka w sensie napięta. Toczyli ze sobą dwa pojedynki w przeszłości, mają wspólną historię, no i obaj są świetnymi gadaczami, więc te konferencje prasowe przed tą ewentualną grudniową walką mogą być interesujące. Stadion raczej znów będzie wyprzedany w komplecie, a co się wydarzy w ringu, to raczej jest łatwo przewidzieć, bo Fury będzie tutaj zdecydowanym faworytem, no ale dobrowolna obrona to jest dobrowolna obrona. Może Tyson Fury walczyć z każdym, z kim chce, z piętnastki rankingowej. Lepszy Delboy niż diamentowy chłopak Manuel Char. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Według The Sun jeszcze raz, podobno wszyscy są dogadani, teraz tylko kwestia ogłoszenia rywala, podpisania kontraktów, a Tyson Fury jeszcze niedawno w mediach społecznościowych zapewniał, że jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony jego przeciwnik na grudzień. Pożyjemy, zobaczymy, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente.